dobry, Aneto. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Anetko. Dzień dobry, Milenko. Dzień Witam dobry. serdecznie. Słuchamy Cię, Piotrze. To jest ten czas. Teraz po drugiej sesji, którą miałem, to napisałem sobie takie parę punktów istotnych, ważnych. Przypomnisz mi, bo tak chyba z rok minął, prawda, od twojej pierwszej sesji. Tak już jesteśmy... No, to jest 22 miesiące od pierwszej. Wow, masz od wszystko drugiej policzone. 20. No bo to był... Dobrze, słucham z cię. Z tej pierwszej sesji, właśnie podczas tej drugiej sesji, to ta część subtelna mówi do Angie, że praca w tej części subtelnej została wykonana, ale jest jakaś różnica między częścią subtelną a tą fizyczną, racjonalną, to gdzie zostawiamy są sesji. To... Ale chodzi, gdzie są ingerencje i one umniejszają tę pracę, która została zrobiona w pierwszej sesji. No to dopiero zobaczymy, Piotrze. Ja bym chciała posłuchać o twoich problemach. Co cię dręczy w życiu twoim fizycznym? No, to, co eteryczne, zostawiamy środowisku hipnotycznemu. Tak, to jest, jeśli chodzi o fizyczne, niedowaga od czasu drugiej sesji z chudem paręnaście kilo. Ja mam po prostu niedowagę. Dobrze, paręnaście kilo, dobra. Mogę przespać całą noc, jestem wypoczęty, ale rano wyglądam okropnie. Wyglądasz, a czujesz się? Czujesz się wypoczęty? Tak, ale z powodu tego, co się dzieje w głowie, nie? Tak. A co się dzieje w głowie? W głowie jest szum, szelest. O, i to jest dla mnie ważne. Dobra. Z prawej strony w uchu, ale to jakby wychodzi z ucha taki szumodźwięk. Dobrze. Następny punkt. I szeleści mi w głowie, no, tak jakby w jakiejś baterii albo w akumulatorze, coś takiego. I teraz od ostatniej sesji, od listopada 2017 roku jeszcze czuję, mam po prostu, jestem wrażliwy na dźwięk. Ja od kilku lat miałem ptaszków, więc więcej takie papuszki, teraz została jedna i właśnie w listopadzie 17 roku się to zaczęło, że... Denerwuje cię dźwięk twojego własnego ptaka. Mnie aż tutaj wszystko... Dobrze, słucham cię. Dźwięk w prawym uchu, tak, to jest... I chciałbym jeszcze tak opowiedzieć o takim sen, ale to właściwie trudno to się po prostu działo podczas snu, gdy na przestrzeni między 5. a 7. rokiem życia. To był krótki sen, a z którego było trudno wyjść. To leżę na plecach. Otwieram oczy i widzę ciemność, tak, ciemność i takie punkciki, tak jakby niebo nocą. I nagle spadają na mnie jakieś takie poduchy, czy ciemne chmury i to mnie przeszywa na wylot, tak bardziej właśnie energetycznie, bo to nie fizycznie i to bardzo, bardzo nieprzyjemne uczucie. Ja później wołałem mamę, że wszystko, mama, wszystko na mnie spada i tak w kółko. Zanim mnie mama dobudziła, to ja dosyć to po prostu trwało, nie szło mnie wybudzić. I teraz ja wiele razy miałem hipnozę, no, lata wstecz i wiem, że to może mieć coś wspólnego z poprzednim wcieleniem. Albo to zostawiamy sesji. Proszę, żebyś tutaj nam nie sugerował niczego. Tak. Jeszcze chcę dodać, że w
W tej drugiej sesji wyszło, że ja już miałem ingerencję jako dziecko, i teraz właśnie nie wiem, czy te sny były też tą To ingerencją, czy. zobaczymy, to sobie wszystko zobaczymy, słuchaj, to zostaw naprawdę tutaj sesji, jakby przestrzeń na to, żebyśmy to swobodnie zbadali. Czy jest coś jeszcze, co ci dokucza? Z takich dokuczliwych rzeczy, no to co powiedziałem, no jest jeszcze to, że muszę zażywać leki. Cały czas. Rano muszę wziąć właśnie z powodu tego, co mi się dzieje w głowie. To jest taki ucisk, no szum, dźwięki, to wszystko, no tak, to wcześniej już powiedziałem. Te leki ci pomagają? Tak, przetrwać. No ja jak napisałem do ciebie, to od pewnego czasu ćwiczę jogę znowu po iluś latach przerwy, i Cieszę się bardzo. Brawo. to mnie po prostu utrzymuje. Ja wtedy jestem, tak, mam większą siłę, wyciszam się jeszcze bardziej. Cieszę się, bardzo To się jest cieszę, bardzo Piotrze. pomocne. Bez tego to nawet leki by już nic nie było. Dobrze, Piotrze, zobaczymy sobie, co wyjdzie. No też, jak znasz naszą metodę i wiesz, że no my nigdy nie możemy obiecać, że uzdrowimy tą metodą Tak, kogoś, ale zobaczymy, co tam siedzi, zobaczymy, co się tam dzieje, sprawdzimy wszystko. Piotrze, czy możemy zacząć już pracę? jeszcze chciałbym dodać, Słucham. że chodzi przede wszystkim o to przyzwolenie, O co masz na myśli? bo ta część subtelna nie była atakowana, tylko ja byłem Ale atakowany. zostawiamy. Tak? To co było, zostawiamy. Zobaczymy, co teraz wyjdzie. Zobaczymy, co tam się Żeby dzieje. sprawdzić od strony fizycznej, a jeszcze chciałem dodać, kręgosłup, zwłaszcza piersiowy, to kiedyś jakiś bioterapeuta nawet mi powiedział, że tam jest jakaś blokada energetyczna. Tak, kręgosłup piersiowy. I Zobaczymy. to wszystko. Dla mnie zawsze moim źródłem informacji jest zawsze mój telepata, także być może tak było, ale niekoniecznie jeszcze Tak. tak jest. Zobaczymy, co Anetka zobaczy. Dobrze, już. Dobra, to teraz pamiętasz, jest ta ikonka z mikrofonem. Dziękuję ci bardzo, nie słyszymy cię. Anetko, gotowa? Powiedz mi, czy coś czułaś, coś widziałaś, czy chciałabyś się zrelaksować? Dziwne, bo jest tak, że ja już czuję się, że Czujesz się w jestem hipnozie? gdzieś, ale tak jakby lepiej, żebym nie zamykała oczu. To na spokojnie. Weź sobie parę głębokich oddechów. Odepnij się od tego wszystkiego, od tych wszystkich odczuć. Wróć do swoich częstotliwości. Wróć do siebie. Jak będziesz miała potrzebę otworzyć oczy, to je otworzysz na spokojnie, ale na razie wróć całkowicie do siebie. I odepnij się od wszystkiego, co odczuwasz. Wróciłaś do siebie? Tak, jak jestem przy swoich wibracjach, jest w porządku, jest okej. To pamiętaj, że to są twoje wibracje, to są twoje częstotliwości i że sytuacja Piotra nie dotyczy ciebie, ale wykonamy dla niego pracę. Czy chciałabyś się troszkę zrelaksować, czy chciałabyś, żebym od razu cię połączyła z Piotrem? Od razu. W takim razie ja policzę od 1 do 3, a ty, pamiętając o swojej ochronie, pamiętając o swoich częstotliwościach, możesz sobie stworzyć barierę i kiedy powiem 3, staniesz przed Piotrem, znajdziesz go. Dobrze? Gotowa? Silna, zwarta do pracy? Dobrze, Tak, liczę. wszystko dobrze. W takim razie przygotuj się. 1, 2, 3. Powiedz mi, co widzisz. Czuję Piotra w jakimś zamrożeniu, takim bez ruchu. Jakby, no tylko
Tylko tyle mogę powiedzieć, tak jakby został w bezruchu, w zamrożeniu. Proszę, zbliż się do niego, spójrz mu w oczy, jeśli trzeba, dotknij go. Pamiętaj o swojej osłonie, ale dotknij go i powiedz mi, czy to jest nasz Piotr. Jest. To jest nasz Piotr, jest w jakimś zamrożeniu. Czy jest coś wokół niego, czy gdzieś się znajduje, czy nie, nic nie widzisz? Tak, Opowiedz dużo mi, co się widzisz. dzieje wokół niego. Opowiedz mi, co widzisz. Pamiętaj o swojej osłonie. To jest mieszanka wspomnień, myśli, wyobrażeń. Jest jak karuzela. Karuzela. Tego jest dużo i widzę, że chcę przywołać jakieś najważniejsze, najistotniejsze rzeczy. A po co chcę przywołać te najistotniejsze rzeczy? Analizuję to bardzo wszystko. Chcę sprawdzić, zrozumieć, dowiedzieć się przyczyn. To jest cały czas taka analiza, przyczyn analiza. Czego? Rozumiem. Przyczyn czego chcę się dowiedzieć? Czuję to jako zaspokojenie ciekawości i odpowiedzi na pytania, które mu się spontanicznie pojawiają, a niektóre są w nim. Więc jest otoczony karuzelą swoich własnych wspomnień, doświadczeń, etc. Tak, i mogą też nie być jego. Aha. Ja czuję tam też coś, że może coś być innego, że może sobie coś innego przywoływać w ten sposób. Dobrze, to w takim razie zobaczmy to, co czujesz, co nie jest jego. Jest coś w rodzaju takiej smugi światła żółtego. I dokąd biegnie ta smuga? Do niego? Ona okrąża razem z tymi wszystkimi wyobrażeniami, okrąża go, ale jest największa z tego wszystkiego. A skąd się wzięła ta smuga? Gdzie jest źródło tej smugi? Coś lub ktoś ją wysyła? To raczej Piotr ją przyciąga. Ale skąd się przyciągnął, więc skąd ona przyszła? Z zewnątrz, z góry. I co tam było na górze? Skąd to zostało wyemitowane czy wysłane? Patrzę, rozglądam się i to wygląda jakby z nasiona. To tak symbolicznie to mówię, jakby z nasiona urosła roślina i gdzieś jest nasiono, a to jego przywoływanie, przyciąganie sprawia, że ta w cudzysłowie roślina rośnie i się do niego przybliża. Takim ruchem właśnie takim falistym. Zostańmy przy tej symbolice tej rośliny. Powiedz mi, kto ją kultywuje? Tylko nie wiem. To jesteś jest jakieś nasiono. Przy tym być nasionku, przy tym ziarnie? Powiedz mi, czy jesteś w stanie tego dotknąć i odczytać jakieś informacje, do kogo to należy? Skąd to się wzięło? Pamiętając o swojej osłonce? Tak, widzę. To powiedz mi, co widzisz. Jak dotknęłam nasionka, to pojawiają się różne postaci. Czyli? Tak jakby to nasionko zawierało informacje na temat wszelkiego stworzenia. I wygląda to trochę jak ewolucja albo coś takiego, że są różne postacie, które wychodzą stamtąd kolejno, ale to jest jakby taka wizualizacja tego, co tam jest w środku. I widzę i gadzie, i humanoidalne w różnych formach. Bardzo dużo jest tych postaci i one tak idą jedna za drugim. Czy to ziarno do kogoś należy? Czy to jest tylko bank jakichś informacji naturalne? Czy to jest przez kogoś stworzone? Czuję to jako źródło informacji na temat stworzenia. Ale teraz czy to te dane zostały przez kogoś tam włożone? Czy to jest jakieś naturalne miejsce? Nie wiem. Tak, ale nie w takim rozumieniu, jakie mamy, że ktoś celowo usiadł i tam napakował informacji. To jakoś inaczej powstało. A widzisz, jak to powstało? Użyj umysłu Piotra. Skoro jest z tym podpięty, to wie.
to tak jakby się rozwijało. To jest jakiś zaczątek, czyjś pomysł, idea? Mhm. Bardzo dobrze, czyjś pomysł, powiedziałaś to. Tak. To teraz powiedz mi czyj. Nie wiem. To też pojawia się znowu obraz i taka informacja, że Pana życia i śmierci, bo widzę Pan życie, życia ale i widzę śmierci. też Bardzo śmierć. ciekawe. Pan życia i śmierci, tak? Tak. Wrócimy do tego. Chciałabym, żebyś teraz wróciła przed Piotra. Jesteś przed nim? Czy on widzi tę smugę żółtą? Tak. Zdawał sobie z niej sprawę? Był świadomy? Tak, ale nie był świadomy tego, co za tym stoi. Zaraz to zbadamy, ale zanim to zbadamy, chciałabym się dowiedzieć, co takiego się wydarzyło, że na początku, kiedy Piotr podawał swoje punkty, tak to na ciebie wpłynęło. Co poczułaś wtedy? Poczułam, że jestem już gdzieś indziej, że jest silniejsze w tym momencie moja subtelna część, która widzi już inne niż fizyczne życie. Czy czułaś, że coś ci zagrażało? Nie, nie, Nie. tylko czułam się taka, że bez ruchu, jakby wszystko, co fizyczne, przestawało być ważne, a już czułam się gdzieś tam. Czy była jakaś informacja, która miała przeszkodzić tej sesji? Sprawdź te żółte światło. Czy jest tam jakaś Nie. informacja? Nie. Przeszkodzić nie. A? Co? Raczej. Bo ja z Piotrem już wcześniej się połączyłam i poczułam to tak, jakby jego sytuację. Okej. Czyli Czyli był to życie naturalny stan fizyczne. łączenia się telepaty z. Tak. Że tak jakby fizyczne życie było nie takie istotne, bo tam po drugiej stronie dzieje się bardzo dużo, ale jednocześnie jest to dziwne zmrożenie i ten ruch wokół. To bardzo ciekawe, co mi powiedziałaś, że życie fizyczne nie jest dla Piotra takie istotne, tak? Tak właśnie się postrzega? Tak, a jednocześnie szuka odpowiedzi o życiu i śmierci i w ogóle tajemnic życia szuka, poszukuje Dobrze. tego. Czy Piotr zgadza się na to, żebyśmy przeprowadziły tę sesję dla niego i na nim? Tak. Czy w takim razie możesz mnie z nim zostawić na chwilę? Jesteś w stanie go przepuścić? Tak. Gdybyś czuła się niekomfortowo, to po prostu automatycznie się wepnij. To zostaw mnie z Piotrem na trzy. Jeden, dwa, trzy. Cześć, Piotrze. Cześć. Znamy się. Znamy. Znamy. Piotrze, powiedz mi, dlaczego twoje życie fizyczne nie jest dla ciebie ważne? Jest ważne. To dlaczego tak o nie nie dbasz? Dlaczego jesteś ciągle zajęty tymi obrazami z przeszłości? Szukam odpowiedzi. Na co? Chcę odkryć tajemnicę. Jaką tajemnicę? Skąd to się wszystko wzięło? Co? Co się wszystko wzięło? O czym mówisz? Życie. Dlaczego, jak jest życie, to jest śmierć? Kto to wszystko wymyślił? Kto to poukładał? Dlaczego to wygląda tak, jak wygląda? Wiesz, to są pytania, które ludzkość sobie zadaje od zarania dziejów. A ja chcę znaleźć na nie odpowiedzi. I co zrobisz z tymi odpowiedziami? Będę wiedział. A kiedy znajdziesz odpowiedzi, czym się zajmiesz? A może odpowiedzi są w codziennym doświadczaniu życia, a nie w uciekaniu od niego? Może właśnie poszukiwanie poza życiem fizycznym odciąga cię od tych odpowiedzi? Tego nie wiem, mogę sprawdzić. Możesz sobie dać tę szansę, żeby żyć w swoim ciele,
Możesz dać mi szansę, żeby to sprawdzić? Tak, to ty pracujesz nad sobą. Ja nie mogę ci absolutnie nic narzucić. Powiedz mi, dlaczego zaprosiłeś nas na tę sesję? W czym możemy ci pomóc? Uważam, że możesz mnie tak pokierować, żebym mógł zajrzeć tam. Poprosiłeś mnie o to, żebym zaspokoiła twoją ciekawość? Bo twoja część fizyczna poprosiła mnie o coś innego. Wiesz o co? Żeby pomóc znaleźć przyczynę cierpienia. To jest przyczyna mojego cierpienia. Co? To, że nie mogę przestać o tym myśleć, nie mogę przestać szukać. To ja mam taki pomysł. Idźmy do momentu, w którym zrodziła się w tobie ta obsesja, żeby szukać odpowiedzi na te pytania. Kiedy to się wydarzyło? Kiedy to się zaczęło? Wiesz, o to zawsze. Nie. Widzę w którym węża. Momencie? Widzę węża. Super. Idziemy tam. Gdzie jesteśmy? On mi mówi coś. Co ci mówi? Co ci mówi? Zadaje mi pytania, na które nie umiem odpowiedzieć. Mhm. Śmieje się ze mnie. Mhm. I jakie to są pytania? Mówi, że jestem głupi. Jakie to są pytania? Nie słuchaj, co mówi o tobie. Mówi, że żyję, a nawet nie rozumiem życia. Mhm. Nie wiem, skąd się wzięło i dokąd prowadzi. Nie rozumiem jego sensu i celu. Mówi o życiu fizycznym? O życiu w ogóle. O życie fizyczne jest jedną z form życia. Mhm. Jest ich bardzo, bardzo wiele. Więc zadaję ci pytanie, że nie wiesz, po co żyjesz. Tak. A to jest takie proste. Żyjesz po to, żeby żyć. Egzystujesz po to, żeby egzystować. I tak żyłem wcześniej i tak myślałam. Mhm. I co takiego? Po co on właśnie wmówił tobie, że nie znasz tej celu egzystencji? Czego od ciebie chciał? Zaczęły rosnąć we mnie pytania. Mhm. Wątpliwości zasiał. Dobrze. Zasiał wątpliwości. Zacząłem szukać sens i cel. Czy rzeczywiście ta egzystencja ma jakiś większy, głębszy sens? Mhm. I co się takiego stało między tobą a tym wężem? Co się dalej działo z tobą? On się ze mnie śmiał, a ja poczułem się głupi. Mhm. I kiedy poczułeś się głupi, to co się wydarzyło między wami? Odszedłem. I zacząłem szukać, poszukiwać. I co znalazłeś? Gdzie szukałeś i co znalazłeś? Wiele miejsc, wiele inkarnacji, wiele różnych form. Na ziemi i poza ziemią? Tak. I pytania cały czas takie same. Już czasem wydaje mi się, że mam odpowiedź, że już ją chwytam, że już ją rozumiem, a potem znowu nic nie wiem. Dlaczego? Dlaczego znowu nic nie wiesz? Nie mogę znaleźć odpowiedzi, nie mogę uchwycić istoty wszystkiego. Wiesz, dlaczego nie możesz znaleźć odpowiedzi? Bo pytanie nie jest twoje. Do kogo należą te pytania? Do tego węża. Jak możesz znaleźć odpowiedź na cudze pytania? Piotrze, ten wąż ma stanąć przed tobą. Natychmiast. Jest. Co to jest? Spójrz temu w oczy. Dotknij tego i powiedz mi, co to jest. Czy to jest reptiloid? Pamiętasz Biblię? Tam jest historia o wężu. I ta historia dla każdego jest trochę inna. To pewien symbol. Symbol czego? Mój wąż zadał mi pytania. Zasiał wątpliwość. Tak. I co wyrosło z tej wątpliwości? Zobacz na swoją egzystencję po tym, jak zasiał te wątpliwości. Co się zaczęło dziać z tobą? Niepokój, poszukiwania, nie mogę znaleźć odpowiedzi.
A teraz Nie zobacz. czuję się zaspokojony, nie czuję pełni sensu. Ciągle czegoś brakuje, ciągle szukam, ciągle wertuję książki, filmy, rozmowy, gazety, szukam, nie mogę znaleźć. Co on z tego ma? To co zawsze. Czyli powiedz mi. Wypadasz z raju. I co on z Nie, tego ma? to nie jest żadne fizyczne miejsce, tylko to jest spokój i szczęśliwość, którą żyjesz. Którą miałeś, zanim Tak. zasiał w tobie to, co zasiał. Powiedz mi teraz, jakie żniwa zbiera. Co ci zabiera? Cieszę się z tych moich poszukiwań, z mojego niepokoju. Cieszę się, że wytrącił mnie z mojego raju. Pasie się na mnie od wieków, 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 wieków. Dobrze. Widzisz to teraz? Czy widzisz to teraz? Widzę. Tyle bezsensownych. Widzisz, dla kogo prowadzisz te poszukiwania? To dopiero bezsens. Cieszę się, że w końcu to odkryłeś. Bardzo się cieszę. Brawo. Zostaw mnie z Anetą. Aneto, rozłącz się. Rozłącz się. Wróć do swoich częstotliwości. Weź sobie parę oddechów. Zregeneruj się. Zadbaj o siebie. Już? Dobrze? Powiedz mi, co czułaś, kiedy przepuszczałaś Piotra? Na jakich częstotliwościach wibruje? To są niezaspokojone potrzeby, takiej, która nigdy nie może być zaspokojona. I tak jakby wewnętrznie on sobie zdawał sprawę, że on nigdy nie znajdzie odpowiedzi, ale nigdy też nie może przestać szukać. Do kogo należy ten program? Do tego węża? Tak, on jakby mu zaszczepił taką bakterię, która go trawi od środka. To nie jest fizyczne, ani eteryczne, nic mu To jest faktycznie jak nie idea, wszczepił, tak? tylko jest jak idea taka, tak. Dobra. Czy Piotr ją już zidentyfikował w sobie? Tę fałszywą ideę? Te fałszywe pytania, które do niego nie należą? Tak. Bardzo dobrze. W takim razie niech je zatrzyma. Niech sprawi, że te idee, które nie są jego, zabarwią się na przykład na czarno w jego ciele, czy to mentalnym, czy energetycznym, czy emocjonalnym. I teraz już wie, co nie jest jego. To jest jak taki znak zapytania, który ciągnie się przez całe jego ciało. Znowu mamy formę węża, bardzo symbolicznie. Stoi przed swoim pasożytem. Tak, a jego ideę ma wewnątrz siebie. Ale już ją wykrył. Zneutralizował. Zaznaczył, oznaczył na czarno. To tak. Już się nie miesza z nim. Na razie zostawiamy to tak. Teraz chcę, żebyście mi powiedzieli, do kogo należy ta żółta smuga. I co to jest? Teraz, kiedy już odkryliście, od kiedy Piotr zajmuje się tymi poszukiwaniami. Co to jest ta żółta smuga? Należy do tego węża? Nie, nie należy. Ona jest po prostu. Jest. A czy ten wąż w jakiś sposób zadziałał, żeby podpiąć Piotra pod to? Nie podpiąć, bo wystarczyło, że zasiał w nim tę ideę, ten znak zapytania. I to Piotr zaczął tego szukać i doszukiwać się znaczenia większego niż to naprawdę ma. No I po co to prostu jest jest? jakby. To jest jakaś biblioteka? To jest, bo nie mogę ciągle pojąć, co to jest to ta żółta smuga, to ziarenko. Ja myślę, że to jest nie do pojęcia w ogóle. Dobrze, w takim razie zostawiamy to. Dobra. Są dlatego rzeczy, Piotr których się na to nasz umysł złapał. Nie może zrozumieć. Okay. Tak, i dlatego Piotr się na to złapał, że on szukał tam czegoś,
No tak jak ty, dokładnie takie samo pytanie zaczął sobie zadawać. O co tam chodzi? Skąd to się wzięło? Dlaczego to działa tak, jak działa? Czy to jest jakaś biblioteka? Czy to jest zbiór informacji? Kto to stworzył? Kto to tam skumulował? Ja się pytam dlatego, że nic nie widzę. Mam tylko umysł racjonalny do swojej dyspozycji i staram się zrozumieć, co łączy Piotra z tym miejscem. Jego ciekawość, jego poszukiwanie odpowiedzi. Czy są Myślę, inni... że to jest źródło, w którym znajdzie odpowiedź. Tylko jak zrozumie, jak to działa, to będzie A miał nie jest tą to źródło, odpowiedź. czyli to nie jest biblioteka, z której możemy korzystać. To jak ty byś to opisała? Do czego to służy? Do manipulowania, do właśnie... Nie. Nie. Nie, to jest... Ja to rozumiem bardziej jak proces jakiejś ewolucji, ale nie, na pewno nie działa to tak, jak Darwin to opisał, że z małpy do człowieka, czy tam z... Tylko ta ewolucja jest jakby spontanicznym, naturalnym takim procesem, w którym różne organizmy, różne formy życia dostosowują się i zmieniają się zgodnie z tym, jak Dobrze. żyją. Dobrze. Jest to pewna Coś jakaś takiego. forma zapisu Ewolucji. ewolucji w kosmosie. Co, Tak. jak wpływa to, że Piotr znalazł to miejsce i podpiął się pod te informacje? Jak to wpływa na jego życie fizyczne? Że to fizyczne życie mniej się nim zajmuje, nie zajmuje się nim za bardzo, albo prawie w ogóle. Jakiś rodzaj właśnie takiego zamrożenia, ale nie tylko fizycznego. On jest bardziej eteryczny i cała uwaga jest skierowana na takie bardzo myślenie intensywne. Siedzi w głowie, żyje w głowie. Tak, to jest jak Dobra. Analiza, matematyka, który jest tuż przed wynalezieniem czegoś genialnego, genialnego wzoru. On tak jakby szukał wzoru na życie. I jest wiecznie nieusatysfakcjonowany, bo odkrycie nie przychodzi, nie pojawia się. Tak. Dobra. Bo nie ma algorytmu, który to opisze. I to właśnie sprawia to podpięcie z tym, co nazwałaś ziarenkiem, tak? Czy z tym drzewem, czy cokolwiek. Co... To nie jest podpięcie, tylko... To nie jest podpięcie, to jest znalezienie czegoś, tylko niemożność zrozumienia tego, Dobra. Że nie ma algorytmu opisującego życie. Jednego, tylko są ich miliardy, pewnie każdy ma swój. W ogóle to nie jest ta kategoria, że to jest bardziej jak spontaniczny Dobra. ruch uzależniony od samego przedmiotu ewolucji, a nie Jasne. jakiegoś podmiotu zewnętrznego. Każdy ma swoją własną indywidualną ścieżkę. Tak. Okej. Tak. A Piotr podpiął się, znaczy podpiął się, szukał czegoś, co by wyjaśniło ewolucję każdej istoty. Tak, jednym ogólnie wzorem. Tego. Jednym wzorem, Ale jednym nie ma jednego algorytmem. wzoru. Okej. Tak. Czy Piotr to zrozumiał? Tak. W takim razie, czy jest mu jeszcze potrzebne to żółte światło? To poszukiwanie tego algorytmu? Nie. Czy może się już od tego, ja to nazwę, odpiąć? Może, chociaż w sytuacji, w której ma cały czas wpięty w siebie ten znak zapytania, obawia się, że znowu zacznie szukać, bo on i tak nie ma odpowiedzi, Nic nie mimo że jej szkodzi. nie ma. Nie smokiem, wężem zajmiemy się za chwilę. Znak zapytania został odkryty. Na razie sam zauważył, że to żółte światło nie daje mu żadnych odpowiedzi, a tylko odciąga go od życia fizycznego. Tak. Czy możemy je zgasić? Możemy. W takim razie niech Piotr to zrobi. To jest pierwszy krok. Tam nie było żadnej odpowiedzi. To nie potrzebujemy tego. Zgasił to? Rozłączył się z tym? Tak. Bardzo dobrze. Jak się teraz czuję? Nie ma tego zamrożenia. Cudownie. I nie ma tej intensywnej w głowie takiej... Cudownie.
takiego, no właśnie, jak maszynka, aż tak mu wszystko bzyczy w głowie od myślenia. Jakie wnioski Piotr z tego wyciągnął? Kiedy sam się odpiął? Żeby zacząć żyć, a nie zastanawiać się nad przyczyną życia. Tak, bo w samym życiu jest odpowiedź na temat życia. Rozumie to? Że nie znajdziesz takiej odpowiedzi, nie ma jednego szukasz. Wzoru. Co więcej, wzór naszego życia zmienia się w każdej naszej sekundzie, ponieważ mamy wpływ na nasze życie. Czy to I jest to jakaś jest pomyłka? Cudowne. Nie ma wzoru w ogóle. Nie ma żadnego Żadnych wzoru. wzorów. I to się nazywa wolność i nieskończona kreatywność. Gdyby był jeden wzór, to byłaby jedna sztampa, jedna droga. Mówi jeszcze coś takiego, że nawet w matematyce czy fizyce, jak się tworzy wzory, to one są i tak przybliżeniem jakiejś laboratoryjnej sytuacji, że jak weźmiesz pod uwagę wszystkie okoliczności, których nie jesteś w stanie złapać i uogólnić, to też każdy ze wzorów fizycznych, matematycznych będzie bzdurą totalną. Jest tylko reprezentatywny dla pewnej części, tak? Dla czystych warunków, Dla czystych. czystych. Tak. Super. Odkrył to. Brawo. To teraz tak. Chciałabym się dowiedzieć, co takiego wydarzyło się pod koniec drugiej sesji, drugiej lub pierwszej, w ogóle po pierwszych sesjach Piotra, że nie widział tego węża. Czy nie był gotowy na tę pracę? Czy z jakichś innych powodów nie został odkryty ten wąż? Widzę, że praca, która wtedy była wykonana, ona była taka bardziej na zewnątrz, ale też bardziej nagląca. Najbardziej Taka, potrzebna. Żeby... Tak, i to było była to potrzebna praca. Chociaż ona się zatrzymała gdzieś jakby na powierzchni. I dzięki tamtej pracy coś mógł zrobić, albo czegoś już nie robił, przestał robić. I dopiero wtedy pojawiła się, nie wiem jak to nazwać, nawet nie przestrzeń, ale mógł dotrzeć, zobaczyć to, co zobaczyłyśmy teraz. Dobrze. A jak widzisz Piotra po jego drugiej sesji energetycznie? Widzę go, jakby miał to poczucie i świadomość, że praca została wykonana tylko na zewnątrz, taka superficial, taka powierzchowna. Dlaczego nie podjął się dalszej pracy nad sobą? Co mu przeszkadzało? Też świadomość taka, że tamta praca jest ważna i jest konieczna. I to była decyzja jego. Ona jest etapami. Ważna, jest tak. Tamten etap był bardzo ważny. Dobrze, dobrze. Cieszę się, że uszanował się w swoim procesie. A teraz chciałabym się dowiedzieć, dlaczego po tej drugiej sesji bardzo schudł. Stracił kilkanaście kilo. I ma niedowagę. Tak. On... Oczyszczenie tego, co się działo na powierzchni, tak jakby na granicy jego ciała energetycznego czy eterycznego. Jakby się tego pozbył i to wyczyścił, pozwoliło mu na większy wgląd, jakby jeszcze głębiej i czyściej się zrobiło wokół niego. A dzięki temu, że zrobiło się czyściej, mógł dojrzeć to żółte światło, to z tym ziarenkiem. Z tym ziarenkiem, z tym... Więc mógł na nowo mocno uruchomić pytania na temat sensu życia, początku i tego algorytmu. I jaki to ma wpływ na jego wagę? Dlaczego zaczął tracić tyle kilogramów? Widzę go przekierowanego właśnie tam i to jest tak bardzo intensywna praca, niewiarygodnie intensywna. Bardzo dużo energii to pobiera z ciała fizycznego, jakiejś ogromnej ilości. Rozumiem. Dobrze. Sam zdał sobie z tego sprawę? Tak. To bardzo się cieszę. To teraz stoimy przed tym wężem
i chciałabym, żeby Piotr na wszelki wypadek zweryfikował, czy jest coś lub ktoś jeszcze, kto ingeruje w jego ciało eteryczne. Jeśli tak, ma stanąć przed nim obok tego węża. Nie. Dobrze. Nie ma nic więcej. To w takim razie, czy Piotr mógłby nas zaprowadzić do przyczyny ezoterycznej? Dlaczego po nocy czuje się okropnie, czuje się wypoczęta, a z jednej strony uważa, że wygląda okropnie? Tak, naukowiec czy matematyk szukający tego genialnego wzoru, który po prostu nie je, nie pije, ale napędza się sam tą pasją szukania, a jednocześnie to zabiera mu bardzo dużo energii i jednocześnie nie zwraca uwagi na to, jak wygląda, czy coś jadł, czy nie jadł. Jest totalnie skoncentrowany na tej pracy. I Piotr również, jak zasypia, to jego te działania w trakcie snu, kiedy fizyczna część jest wyłączona, powiedzmy, uśpiona, są jeszcze bardziej intensywne. Widzi to? Widzi, że jego ciało fizyczne jest coraz bardziej zaniedbane, że czuje się coraz gorzej? Tak. I nawet jakby jadł więcej, czy brał jakieś tabletki z witaminami, czy coś takiego, to też byłoby za mało, żeby taką ilość energii, którą wydatkuje na te poszukiwania, żeby to zachować równowagę ciała fizycznego. To, że zdał sobie z tego sprawę, to ja wiem, ale teraz moje pytanie brzmi, czy jest gotowy zmienić to i zacząć zasilać swoje ciało fizyczne, zacząć się wspomagać w tym życiu? Cieszę się. To w takim razie niech nam jeszcze opowie, co jest przyczyną, jeśli je taka istnieje, ezoteryczną, jego szumów w głowie. Mówi, jego część fizyczna opowiada o tym, tak jakby chodziła mu jakaś bateria w głowie, zwłaszcza po prawej stronie. To jego wewnętrzny procesor, który nie przestaje myśleć, wyszukiwać tego wzoru, tego algorytmu. Na wszelki... Myśli, myśli, myśli. Szczególnie w momencie, kiedy odkrył to ziarenko i potem to światło, które tak przywołał do siebie, to jest dokładnie to, co czuje genialny matematyk, który jest tuż przed odkryciem tego wzoru. On jest genialny. Jest genialnym analitykiem. Wiemy to od jego ciała fizycznego, które bardzo skrupulatnie analizuje różne rzeczy. Czy nie chciałby tej energii poświęcić tutaj na analizowanie swojego życia, na przeżywanie przede wszystkim swojego życia, a nie tyle na analizowanie? No to drugie raczej, bo jak super. Wchodzenie w analizowanie. Wycofuję się z tego, jak przepraszam. Do tej pory nic nie przyniosło ciału fizycznemu. Super. Cieszę się, że to on mnie poprawił. To znaczy, że zaczyna wracać do siebie. A jeszcze jego część fizyczna zadała pytanie, dlaczego po tej drugiej sesji stał się tak wrażliwy na dźwięki, że przeszkadza mu nawet dźwięk wydawany przez jego ptaka, którego posiada. Znowu to samo. To jest to odkrycie tego miejsca i to poczucie, że jest tuż przed, więc jeszcze bardziej wzmógł tą analizę i to jest jak taki bzyczący transformator w głowie, taki procesor, który aż się przegrzewa. A na wszelki wypadek sprawdźcie, czy jest coś w jego głowie i w ogóle w jego ciele eterycznym, co do niego nie należy. No jest ten znak zapytania, który nosi. Ten teraz jest czarny, bo go tak zabarwiłyśmy. On tak go zabarwił? Tak. Więc jest to. Są te pytania, jest to pytanie takie wężowe. To jest energia tego węża, okej. Okay. Tak, no i wskutek tego, że to pytanie jest, czy te pytania są, ten przegrzewający się procesor, który jest jego własny umysł, jego własne ciało mentalne, które się przegrzewa. To zobaczmy ten umysł w tym procesie przegrzewania się. Co w takich procesach, w takim momencie przegrzewania się czerpie z tego ten gad, ten wąż?
On czerpie nie z tego procesu, tylko on czerpie z efektu emocjonalnego, czyli z takich wibracji płynących z emocji wokół tego niepokoju, niespełnienia tej niedopełnionej ciekawości, takiego trochę niezadowolenia z tego powodu, bo jak nie masz niezadowolenia, to nie szukasz. I teraz zobaczmy, i teraz dobrze, Piotr jest w stałym poszukiwaniu odpowiedzi na te nie swoje pytania, produkuje takie częstotliwości niezadowolenia, niezaspokojenia i tak dalej, i zobaczmy, jak przepływają te częstotliwości ku wężowi, w jaki sposób to się odbywa. On to chyba robi dla kogoś. Tak się tego domyślałam, bo to jest zbyt sophisticated, żeby to robił jakiś wąż. Dla kogo? Tak, ta energia idzie wyżej. On jest jakby pośrednikiem tylko. Dla kogo? On tylko zadał te pytania. Takie, które się wżerają w ciebie. Dokąd płynie energia Piotra? Płynie wyżej, wyżej, wyżej. Idź na sam koniec, idźcie na sam koniec. Widzę coś, co... Powiedz mi. Dla mnie wygląda jak jakiś projektor albo jakieś urządzenie. A Piotr jak to widzi? Patrzymy na to razem. Bo w pierwszej chwili to jakby tam jakieś było światło, jakaś postać, ale to nie jest w ogóle nic organicznego. Przychodzi taki pomysł, że to coś jest jak sztuczna inteligencja albo coś, co produkuje sztuczną inteligencję, bo to jest sztuczne, to jest wyprodukowane. Wyprodukowane? W takim razie przez kogo? Idziemy od razu. Ja liczę, przygotujcie się. Ja policzę od 1 do 3, a wy pójdziecie do producenta. Dobra? To ja liczę. A wy zrobicie taki skok od razu przed tę istotę. 1, 2, 3. Kto to wyprodukował? Wszystko to strasznie dziwne, co widzimy. Powiedz mi tylko, co widzisz. Nie zadawaj sobie pytań. Olbrzymie takie anteny wyglądające jak satelitarne. Gdzie jesteśmy? Olbrzymie. Na Ziemi, nie na Ziemi? Jednocześnie na Ziemi i jednocześnie jeszcze w jednym albo dwóch innych miejscach. To są różne wymiary, które się na siebie nakładają? Czy to są różne miejsca? Różne miejsca. Okej, czyli są takie anteny na Ziemi i gdzieś indziej, tak? Widzę księżyc, ziemię i jeszcze jedno miejsce. Super, super. To idźmy teraz do bazy, do tej głównej bazy. To tak jakby, ja nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, ale jak sygnał komórkowy, żeby odszukać, czy satelitarny, też chyba potrzebuje 3 punktów, tak jakby, żeby zlokalizować coś. I dlatego to są te 3 miejsca. Na tak całe się to kojarzy. Szczęście nie znam się na systemie komórkowym, ale wiem, że Piotr nie potrzebuje absolutnie niczego, żeby się ze sobą komunikować. Zatem idziemy do bazy, żeby się to dowiedzieć. Jakiś jest system anten, czegoś takiego. Ale ktoś to musiał skonstruować. Idźcie do tej takiej bazy głównej, gdzie znajduje się konstruktor, właściciel, zarządca. Gdzie jesteście? Nie wpuści nas tam. Oczywiście, że wpuści. Wpływa na Piotra. Czy to do niego należało to żółte światło? Nie. Dobra. Nie, to jest zostawiam. Naturalne. Dobra, tam to zostawiamy już całkowicie na boku. Anetko, na 3 jesteście w środku. Idziecie do miejsca, w którym... Okej. Dlaczego nie? To nie jest dobry pomysł. Nie czuję, żeby tam pójść w ogóle. Nie chcę tam iść. Ty nie chcesz tam iść?
Ty nie chcesz tam iść, a Piotr Piotr też chce. tam nie pójdzie i ty też tam nie pójdziesz. Dlaczego? To jest Nie jakaś musisz tam taka. wchodzić, informacja jest wszędzie. To jest połączone z Piotrem i ty już wiesz wszystko. Jest jakaś taka gęsta, bardzo, bardzo gęsta częstotliwość, która jeśli wejdziemy tam, to i tak nic nie zobaczymy. Jest tak różna od naszej. Ja już w ogóle myśląc o tym, poczułam jakby mi. Nie, masz kewlar. Nic to na ciebie nie działa. To są wszystko mentalne oprogramowania. To jest wszystko mentalna manipulacja. Nie wiem, pierwszy raz czuję, żeby tam po prostu nie iść, żeby zostawić to. Nie będę cię do tego zmuszać, nikogo nie będę do niczego zmuszać. Informacja jest wszędzie. Jest to Dobrze. pewien system, który jest wyprodukowany, stworzony, Okej. ma za zadanie pobierać, wypromieniowywać pewien, czy rozprzestrzeniać pewien rodzaj informacji. Na pewno jest to rodzaj sieci. Poczekaj, zrobimy tak. Stwórzcie sobie z Piotrem swoje własne pomieszczenie. Przyjemne pomieszczenie. Może być całkowicie białe. I jesteście tam w środku. Na jednej ze ścian pojawia się ekran. Nic nie może do was wejść, nic nie może was dotknąć, żadna energia, ale będziecie wszystko wizualizować. Wszystko. I teraz opowiedz mi o tej bazie. I pamiętaj, że na tym ekranie pojawi się jej zewnętrze i wnętrze i wszystkie informacje. Ale nic nie może was dotknąć. Co widzicie? Gdzie znajduje się ta baza? Na Ziemi, na Księżycu, a główna baza znajduje się na... Jest taki system kanałów, bardzo skomplikowanych i rozległych. Gdzie jest ta generalna gubernia? W każdym z tych trzech miejsc, że Ale na gdzieś zewnątrz muszą mieć jest jakoś jedno. Księżyc, Ziemia i jeszcze jedno miejsce. Wydaje mi się, że jest to Saturn, która jest, to jest planet. I na zewnątrz jest system właśnie tych anten, powiedzmy, że to są anteny, a w środku, w każdej z tych planet, czy z tych ciał niebieskich jest bardzo rozległy system tuneli, korytarzy. Do czego służą te korytarze? I ten cały system. Widzicie to na tym ekranie. Wszystko się pojawia. Różne poziomy mają różne znaczenie i różne funkcje, jest ich też dużo. To w I to takim też razie, żeby nie sprawia. tracić czasu, Może. zobaczcie, jak to wpływa na Piotra. Co Piotr ma wspólnego z tym całym systemem? Bezpośrednio nic takiego bezpośredniego, namacalnego. To jest tylko to, że jest w pewnym systemie, jest częścią pewnego systemu, takiego jak. Można to nazwać rodzajem Matrixa, czyli jeśli jest, jakby był podpięty pod to, I jak ten po system na prostu. niego wpływa? No na niego konkretnie wpłynął tak, że wżarło się w jego niemalże duszę to pytanie o źródło wszystkiego. Żeby zadać to pytanie, żeby zasiać tę wątpliwość i to niezaspokojenie, nienasycenie, został użyty reptiloid. A do kogo należy ta baza? Kto jest pomysłodawcą, kto jest twórcą? I ten system korytarzy, te anteny, do kogo to należy? I już widzicie to na tym ekranie. Informacja jest wszędzie. Kto to jest? Ja tego nie mogę zobaczyć. Zapytaj Piotra, co go. Piotr. Co widzi Piotr? Piotr widzi jakieś gadzie postaci, ale wie, że to nie jest pełna informacja, że to jest tylko jakaś cząstka, Dobrze. jakiś mały procent.
Zapytaj Piotra, czy jest w Zobaczył nim. tylko to, co jest w jakiś sposób przez tego węża podobne. Zapytaj Piotra, czy jest w nim strach. Nie. Czy jest w nim taka idea, że ta konstrukcja przerasta jego możliwości, że jest potężniejsza od jego mocy? W pewnym sensie tak. Gdzie to się znajduje? To jest w jego głowie. Ale bardziej jest to, chodzi o to, że tam jest współpraca bardzo wielu różnych istot i technologii, a jego głowa pracuje sama, a nie kwestia tego, że tam jest ktoś inteligentniejszy, lepszy niż on. Więc Tylko chodzi tam. tylko o ilość. Tak. Ale zawsze mówimy, że nad ilością przeważa jakość. W takim razie niech wyciągnie z siebie ten program. To nie jest od niego potężniejsze. Nie ma w jego przestrzeni nic potężniejszego od niego samego. Wyciąga. To jest właśnie taka idea sieci, czy no, takiego Matrixa jakby, którą miał w głowie. Zaznaczyliśmy w jego ciele idee należące do węża. Poszukajcie teraz, czy są idee w jego ciele, które należą do tej bazy, a które No nie są była właśnie jego. ta, którą wyciągnął Piotr teraz. Niech ją w takim razie rozpuści. Może sobie otworzyć portal z neutralnymi częstotliwościami i to się tam całkowicie rozpuści. Czy teraz jest gotowy odpowiedzieć na pytanie, pokazać na tym ekranie, do kogo należy ten system tych baz? Piotr mówi, że nie ma tam co grzebać. To w ogóle nie chcesz tam wchodzić. Ja chcę zrozumieć, jak to funkcjonuje, jak to na niego oddziałuje i dlaczego jest z tym podpięty. Wytłumaczył ci to już wcześniej, że każdy ma swojego węża. Każdy ma swój raj, z którego może zostać wytrącony. Jego wąż zadał mu pytanie, które się w niego wżarło. Dobrze, jego wąż. A teraz dla kogo pracuje ten wąż? Po prostu chcę zobaczyć, kto zarządza jego wężem. I tyle. I nic więcej mnie nie interesuje. On jest częścią tej sieci, tego Chcę, żeby na trójstronnego. ekranie pojawił się szef węża. Chcę zrozumieć, kto tym zarządza. Kto doprowadził do sytuacji, że Piotr ma niedowagę, że w jego głowie brzęczy jakaś bateria. To Piotr sam doprowadził do niedowagi i do brzęczącej baterii. Ktoś na tym korzysta. Kto? Wąż na tym korzysta i system na tym korzysta. Do kogo należy system? System to system, nie należy do jednej osoby. Do ilu istot należy? I jakich? Miliardy. I to są jakie istoty? Jakiej rasy? Różne. Piotr jest w stanie tylko zobaczyć coś gadziego, dlatego że jego wąż jest gadzi. Dobrze, dobrze. Niech tak będzie. Jest to jakiś jeden wielki, międzynarodowy, międzyrasowy system. Teraz, Tak. dokąd płynie jego energia? Przez tego gada. Wchodzi po prostu do systemu poprzez to urządzenie, które zobaczyłam na początku. Coś takiego, Jakie urządzenie? Przepraszam, bo nie pamiętam. co wyglądało jak rodzaj bardzo nowoczesnego projektora, A, okej, okay, już a pamiętam, okej. przyszła informacja, że to jest coś w rodzaju takiej jak inteligencja sztuczna, Sztuczna coś inteligencja. takiego. Dobrze, wchodzi tam i co się dzieje z energią Piotra? I to jakby cała ta energia jest kumulowana w tym miejscu i potem rozchodzi się do całego systemu. I co się z nią dzieje? Jak jest wykorzystywana w tym systemie? Zasila go. Do celów ogólnych, w sensie wchodzi w jego część, w Dobrze. jego całość. Zasila system i konkretnie co wytwarza, co produkuje energia Piotra. Utrzymuje system dalej.
Jest to jedna z wielu miliardów, 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 Utrzymuje miliardów energii. system, jasne, utrzymuje system, jest jedną z wielu miliardów tej energii, którego utrzymują, a ten system działa jak? Do czego? System to system. To działa jak. Nie wiem, system to system. Po prostu jest pewien system, w Jesteś którym w tym są systemie? pewne. Możesz w nim być i możesz w nim nie być. Możesz w nim funkcjonować w jego przestrzeni, a jednocześnie nie będzie cię dotyczył. To jak na nas działa? A możesz Jak być. działa na Ziemi? No, także przysłowiowo każdy ma tego swojego, albo może mieć tego swojego węża, czyli coś, co go będzie. Dobrze, każdy ma węża. Przypuśćmy, Tak. jest Piotr, który ma tego węża. Tak. Ma te wątpliwości, jest niezaspokojony. Tak. I po co ten system? Skoro są tacy ludzie, którzy są niezaspokojeni, mają wątpliwości, system działa, ale co z tego mają? Kto na tym zyskuje? Jest pewnego rodzaju takim układem wielu, wielu różnych powiązań i do tego, żeby go utrzymać, potrzebna jest energia istot, które w tym systemie są, więc one jednocześnie są tworem i tworzywem i twórcą tego systemu. Nie wiem, jak inaczej to wytłumaczyć. I wtedy, kiedy już jesteś w tym systemie, to zależy ci na tym, żeby on trwał dalej. Co ludziom daje ten system? Dlaczego się godzą na to, żeby w nim być? Nie są wolni, chociaż mają takie poczucie, że jest to coś znajomego, jest to rodzaj, to jest nasz dom, powiedzmy. Że jest to coś znajomego, że lepsze złe, ale znajome niż coś nieznanego poza. To daje takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że znasz, że wiesz, co się dzieje wokół ciebie. Czy jest człowiek, który się z tego systemu wyzwolił? Oj tak, ogromne ilości. Czy Są możesz? tacy, którzy nigdy nie wchodzą w ten system. W takim razie znajdźmy takiego człowieka, który albo się wyzwolił, albo nigdy w ten system. Jest świadomy tego systemu, ale nigdy w niego nie wszedł. Znalazłaś? Czy ta osoba zechciała? Powiedz mi najpierw, kto to jest. Dotknij, czy to jest człowiek? Tak, jest to kobieta. Czy ma ciało na ziemi? W tej chwili ma ciało na ziemi w przeszłości. Nie, nie ma to dla mnie znaczenia, ale jest świadoma tego systemu, tak? Tak. Nie weszła w niego, czy zrezygnowała z niego? Była jego świadoma, ale nigdy się nie włączyła, nie stała się jego częścią. Czy mogłabym z nią na chwilę porozmawiać? Czy zgodziłaby się ze mną porozmawiać? W takim razie zostaw mnie z nią na trzy, tylko powiedz mi jeszcze, jak ma na imię, jeśli ma jakieś. Sama ją zapytaj. Dobrze, w takim razie zostaw mnie z nią na trzy. Jeden, dwa, trzy. Dzień dobry. Witaj. Masz jakieś imię? Mogę mieć. Jakie? Jak chciałabyś, żebym cię nazywała? Podoba mi się róża, podoba mi się paproć. Róża i paproć są pięknymi imionami. Będę nazywać cię Różą. Różo, szukamy informacji na temat pewnego systemu, o którym wiesz. Czy mogłabyś mi powiedzieć coś na jego temat więcej? Co to za system? To sztuczna kreacja. Do czego służy? Zniewoleniu.
wszystko, Zniewala co się ludzi. dzieje we wnętrzu, sprawia, że przestają być wolni, że zapominają o swojej wolności, że chcą być we wnętrzu, boją się wyjść na zewnątrz, boją się uwolnić, bo straszy się ich tym, co jest na zewnątrz. A co jest na zewnątrz? Wszystko. 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 Róża, czy wiesz, kto stworzył ten system? Czy jest? Tworzą go od... Może zawsze. Czy jest jakaś rasa, która go wymyśliła? Już nikt tego nie pamięta. Przychodzą kolejne i kolejne i kolejne. Czy wtedy, kiedy jesteś tam wewnątrz, to zależy ci najbardziej na tym, żeby ten system utrzymać. Utrzymać. Co jest takiego narkotycznego w tym systemie? Jest jakaś jedna idea, która to wszystko podtrzymuje? Chyba nie. Nie. Jest tylko lęk przed tym, co na zewnątrz. Boisz się, że nie będziesz miał na czym stanąć. Czyli cały system jest utrzymywany na lęku. Tak. Dobrze. Bardzo ci dziękuję. Byłaś nam bardzo pomocna. Zostaw mnie z Anetą. Aneto, rozłącz się. Czy te informacje, czy Piotr usłyszał i widział Różę? Tak. Czy uzyskał pewne informacje dzięki temu? Tak, to bardzo dla niego ciekawe. Ciekawe, ale czy na tyle zadziałało na niego? Na tyle ciekawe, że prawdziwe, że poczuł to, jakby dotknął prawdy. I co to za prawda? Jakiej prawdy dotknął? Chyba nie ma lepszego słowa, które to opisuje jak prawda absolutna. Jaka jest ta prawda absolutna? Znowu mówimy o jakichś prawdach. Wtedy, kiedy wychodzisz poza pewien system i schemat, tam znajdujesz wolność. W systemie nie ma wolności. Zawsze nareszcie będzie jest. Super, myślałam, że mówi o systemie. Dobrze. Czy zrozumiał, że swoją prawdą jest on? Że swoją odpowiedzią jest on? Tak. Zrozumiał to w końcu? Czy możemy pójść w takim razie do momentu, w którym to wszystko się zaczęło? W którym dał przyzwolenie na podpięcie węża, na podpięcie pod system? Tak. Kiedy to się wydarzyło? To jest dokładnie wtedy, kiedy tego węża spotkał. Nie miał wtedy ciała fizycznego nigdzie. Na jakich wibracjach wibrował, że ten wąż mógł się do niego zbliżyć? Szukał sobie miejsca do inkarnacji? Tak, ale ja czuję w nim odrobinę takiej obawy, czegoś w rodzaju obawy. To nie dokładnie jest obawa, tylko takiego niepokoju. Co z nim będzie, jeśli źle wybierze? Czyli zaczął projektować na przyszłość. Zaczął myśleć o przyszłości, o konsekwencjach. I? Dlaczego się uśmiechasz? Ja? Tak, takie miałam wrażenie. Tak, bo... że to w ogóle nie o to chodzi, żeby myśleć o konsekwencjach. Czy to jest przemyślenie Piotra? Chyba nas wszystkich. To dobrze. Chyba chodzi o to, żeby się puścić. Chyba o to właśnie chodzi. Dobrze. Czyli zbliża się wąż i dalej już historię znamy, tak? Tak. Pojawia się pytanie. Dobrze. Czy Piotr chce zbliżyć się do tego węża? Chce usłyszeć to pytanie? Już wszystko wie. Nie chce się puścić. Chce się puścić? To czy możemy się puścić aż do 2018 roku? Tylko i wyłącznie na jego własnych warunkach.
Jak najbardziej. Niech ten wąż spada ze swoimi pytaniami, ze swoimi wątpliwościami, niech z całym tym systemem, ponieważ Piotr się właśnie puszcza do swojego wcielenia w 2018 roku. Gotowy? To idziemy tam na trzy. Jeden, dwa, trzy. Powiedz mi, jak widzisz Piotra? Zaśmiewa się w głos. Po prostu się tak śmieje na głos, że nie może przestać. Prawie się przewraca z tego śmiechu. Jak się czuję? Taki jest taka ulga, taki relief po prostu. Czy są jakieś wątpliwości, jakieś niepokoje? Czy są jakieś Nie. pytania? Nie, tylko jakby ten śmiech powodował, że te wszystkie napięcia związane z tym myśleniem po prostu mu się rozpuszczają. Bardzo dobrze. Życie jest śmiechu warte, więc śmiejmy się. Dobrze. Zaraźliwy ten śmiech jego. Bardzo dobrze. To teraz niech sprawdzi sobie swoją głowę, czy jest coś jeszcze, co mogłoby powodować jakieś szumy, jakieś brzęczenie, czy już się wszystko wyciszyło. Trochę się wygłupia i mówi, że tak pokazuje taką energetyczną szczotkę i szufelkę, i tam, że sprząta sobie w środku To włosów i jest jego, zamiata, niech sobie posprząta. odkurza. Posprząta. Bardzo dobrze. Czasem trzeba to zrobić. Zrobił to? Czy jest coś w odcinku piersiowym jego kręgosłupa, co powoduje jakąś dolegliwość? Teraz nie, ale usztywnił się wcześniej przez te poszukiwania po prostu. Rozluźnił się teraz? Rozpiął się. Wypuścił to wszystko. Jak teraz się widzi po nocy? Jak się czuje po nocy, kiedy przesypia jego ciało fizyczne? Jak dziecko, które w ogóle nie ma takich pomysłów, jak myślenie o przyszłości, konsekwencjach, o przeszłości i też konsekwencjach, takiego wiecznego analizowania i kombinowania, co było przed, co było wcześniej, jajko czy kura, czyli wieczny. To po prostu dziecko jest tu i teraz i żyje sobie chwilą i Cieszę się. tak się, tak go widzę Cieszę się. rano. A co z tym, co nadwrażliwością na dźwięki? Ta nadwrażliwość wynikała z tego jego nadmiernego myślenia, analizowania i przegrzewania się zwojów. Ale już z tego wszystkiego zrezygnował. A czy chciałby opowiedzieć swojej części fizycznej, odpowiedzieć na jedno pytanie? Jego część fizyczna mówiła, że kiedy miał 5-7 lat, miał taki sen, gdzie coś spadało. Nie pytaj nawet już, w ogóle Już nie go to nie pytaj, bo to interesuje. znowu wracanie do Nie przeszłości, mam nawet szukanie zamiaru. przyczyn. Chcę, żeby żył pełnią życia. Czy sobie to podarował? Cieszę To się. żeby fizyczną część zaspokoić, to ta eteryczna Piotra mówi, żeby sobie już zapamiętał, dowiedział się i już to puścił, bo ciągle o tym rozmyśla, A on puścił? że no właśnie chcę mu powiedzieć, ta część eteryczna, że była to jakaś część jego poszukiwań, jego odkryć, jego takich momentów, w których on gdzieś tam w tym systemie się, on był zahaczony, ale jakby coś tam złapał z tego. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, że jakiś tam kawałek jego doświadczenia to było po prostu. Nic szczególnego, nic niesamowitego. I teraz niech spojrzy na najwspanialsze odkrycie, jakiego dokonał. Siebie. Znalazł siebie. Dobrze. Czy jest coś jeszcze, o czym nie wiedziałyśmy, a coś, co chciałby, nad czym chciałby popracować, zmienić w tym momencie?
wszystko zostało zrobione? Czy jeszcze w czymś Śmieję się, możemy potowarzyszyć? że tylko podkurzać zakamarki, bo po prostu aż się zakurzył Niech to zrobi. Od tych starych idei. Niech to zrobi i jednocześnie niech zweryfikuje miejsce, w którym mieszka. Czy wszystko jest w porządku? Mówi, że rozumie teraz, dlaczego ta kobieta, którą spotkałyśmy, tą spoza systemu, ona tak jakby była w wodzie, obmywając się. On to rozumie, że po prostu symbolicznie też mu pokazała, żeby się obmył z tego kurzu i z tych starych zaległości. Robi to swoją energią, Piotr? To jest jego energia? Sam się obmywa? Okej. Tak. Dobrze, obmył się? Tak. To jest symboliczne. Pozbył się tego wszystkiego? I tak się tego pozbył, ponieważ całkowicie zmienił swoją przeszłość i przyszłość jednocześnie. To obmycie to są też decyzje, które zawsze możemy zmienić. Czy Piotr zweryfikował również miejsce, w którym mieszka? Bo jego część fizyczna nas o to prosiła, żeby tam mógł zajrzeć energetycznie? Przeglądamy, chodzimy po domu. Mogą być jakieś energie, ale one nie należą do niego. W takim razie to miejsce, ta przestrzeń należy do niego. Czas je wyprosić. To jest jego przestrzeń, jego energia. Zrozumiał, że to jest jego przestrzeń? I tak. Jego przestrzeń jest miejsce tylko na jego energię? Tak. Bardzo dobrze. Tak, ale tam, gdzie już nie jest jego przestrzeń, to coś, co się pojawiało, sobie tam będzie siedzieć, że jakby nie naruszy jego przestrzeni, ale nie jego przestrzeń sobie będzie naruszył. Wszechświat należy do wszystkich. Jest miejsce we wszechświecie dla wszystkich. Ważne, żeby Piotr wiedział, że tam, gdzie jest on, tam jest jego energia i to jest jego nienaruszalna przestrzeń. Dobrze. Czy jest coś jeszcze? Wszystko jak Piotr dobrze. Widzi swoją najbliższą przyszłość na tych warunkach, które sam sobie zaproponował? Widzę, że jego przestrzeń właśnie to jest ważne, że z tego środka, z tego ukierunkowania na poszukiwanie wychodzi na zewnątrz, tak jakby wypełniał swoją energię mieszkanie, dom, w którym mieszka, ale też jakby ona była wyczuwalna teraz na zewnątrz, że... Dobrze. Taką jakby moc zewnętrzną, znaczy ona jest wewnętrzna, ale jest... Uzewnętrznia swoją wewnętrzną tak. moc. Dobrze, tak, zrozumiałam tak. to. Dobrze. Czy jest coś, co Piotr chciałby powiedzieć tej swojej części fizycznej, która słucha przez Skype? Lepiej, żeby nic nie mówił, sam się śmieje. Dobrze, w takim razie z tym uśmiechem go zostawiamy. Możesz sobie otworzyć swój portal, podnieść sobie swoje częstotliwości do absolutnie najwspanialszych swoich parametrów. Jest wolną istotą. Całkowicie wolną. Z wszystkimi odpowiedziami w sobie. W takim razie niech zamknie za sobą portal. Aneto, i teraz już jest czas na ciebie. Zanim wejdziesz do swojej własnej przestrzeni, oczyść się z całej energii tej sesji. Zakończyłaś już pracę i teraz możesz sobie otworzyć swoje spa. Zregenerować się w swojej przestrzeni, w swojej energii. Daj sobie czas.
I jeśli jesteś gotowa do powrotu, to na jeden. Całkowicie rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi, bo wracasz do siebie. I podnieś sobie swoje częstotliwości. I poczuj, jak w całym ciele twoja energia krąży na częstotliwościach szczęścia, radości, witalności. Wracasz ku życiu fizycznemu z pełną werwą, z siłą, z efektywnością, ze swoją kreatywnością. I czujesz, jak ta energia krąży w tobie i wybudza cię coraz bardziej. I na dwa czujesz, jak wybudza się twoje ciało fizyczne i staje się coraz lżejsze. I w tej lekkości jest przyjemność bytu. I czujesz swoją energię. Jesteś coraz bardziej witalna, energiczna, piękna i młoda, jak zawsze. I chętna do życia. I na trzy możesz otworzyć oczy. Chyba ci się nie chce. Chce mi się. Tylko się muszę porozglądać, gdzie jestem. Jak się czujesz? Dobrze, dobrze. Fizycznie wszystko dobrze? Samopoczucie? Cieszę się. Piotrze, wrócisz do nas? Wyłączyłeś mikrofon w tym momencie. Włącz go jeszcze raz. O, teraz. Słuchamy cię, Piotrze. No super, nie spodziewałem się tego. Ale wiedziałem, że jest coś... Intuicja. Na poziomie właśnie eterycznym, tym subliminalnym. Bo to jest niemożliwe, żebym ja ciągle pracował nad sobą. Afirmacji w życiu masę wypisałem. To, co zrobiłem, to tak, jakby mi to coś zepsuł. Wszystko było tak. Ćwiczę, czuję się lepiej, a za pół godziny znowu mi ktoś to zepsuł. Pozwól sobie być sobą, pozwól sobie być tym człowiekiem. No, tacy jesteśmy. Tak, teraz wiem, co było przyczyną, także... W końcu. Tak. Jak się czujesz, Piotrze? Powiedz mi, czy coś odczuwałeś, czy teraz, co teraz czujesz po sesji? Tak, jak to światło żółte zniknęło, to już wtedy poczułem taką uwolnienia się. Cieszę się. A teraz pod koniec, jak część subtelna zrozumiała to wszystko, że ciągle się tam kotłowało, to jeszcze bardziej. Cieszę się. Bardzo się cieszę, Piotrze. Po prostu czuję ulgę. Czuję ulgę i takie ciepło. Brawo. Ja rozumiem, że na poziomie fizycznym to potrwa trochę, bo to jednak zaczęło się już ponad pół wieku temu, także ten metabolizm potrwa. Nigdy nie wiemy. Potrwa albo i nie, albo i już. To zależy od twoich własnych, indywidualnych predyspozycji. Super. Piotrze, to pytanie. Publikujemy? No, oczywiście, że publikujemy. Zastanawiam się, jak mnie trzeci raz zobaczą, co powiedzą. A co ty się przejmujesz, co powiedzą? Ja też nie. Ani się nie przejmuję. Nie. Zrobiłeś jestem, to dla siebie i brawa dla ciebie. Twarz musiał zakrywać. To co, zakrywamy czy nie? Nie, absolutnie. Tak jak... Brawo. Brawo. Ja pozwolę, po prostu niech się każdy, kto słucha, niech się uczy coraz bardziej. Tak, niech się dzieje. Uczy, bo tych sesji 100 kilkadziesiąt przesłuchałem już. Wasze wszystkie... Łącznie z tą dzisiejszą. Dobrze, słuchajcie, wyłączę nagrywanie, ale jeszcze chciałabym wam podziękować za waszą pracę. Bardzo dziękuję. Piotrze, jesteś swoim bohaterem. Anetko, jak zawsze, cudowna praca. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję, dziewczyny. Pa, pa.